Robimy sobie przegląd Steam Greenlight, czyli gier, które chcą się normalnie dostać na Steama. Twoja kolejka głosowania. No sprawdźmy. Kingdom Republic. Co to jest za gra? Moi drodzy. Gra wygląda tak. Barbarians. The Kimbri. The Teutones. Dirty savages. That think to take from Rome. To jest o legionistach rzymskich, moi drodzy. And I have a surprise for them. To jest Gaius Marius, który chce pokonać wszystkich barbarzyńców. Game over. Moi drodzy, i ten Gaius Marius tutaj... Ja wpierdzielę, ten koleś to chyba sam rysował. Ach... No nie, no nie interesuje mnie to. Taka gra mnie nie interesuje. Mogę dać następną? Dobra, następny przedmiot w kolejce. Kurde, jestem Gejuszem Mariuszem. Square Brawl. O ja, patrzcie. Bum! Ale dostał kulę. Ale się odbija fajnie. To wygląda fajnie, zacnie to wygląda. Czterech playerów. No to jest zasna giera, to ja nawet nie muszę tego oglądać i daję łapkę w górę. Moi drodzy, daję łapkę w górę. Dla tej gry, która się nazywa Square Brawl. To jest niezłe. No dobra, to dajemy dalej. Dajemy dalej. Esports Tycoon. O! A to ciekawe. Witaj w eSport Tycoon. No i co? To jest gra RPG o graczach i o zarządzaniu kafejką. To jest twoja kafejka internetowa. Zwiększ jej reputację, żeby mieć więcej graczy i coś tam, coś tam. Polepsz procesory, monitory, lepsze kup. A, można, widzicie, konsole, jakieś automaty kupować. Grand Tournament i nasi zawodnicy idą na grę. Kurde, jaka gra zdolnie. No dobra, ja jej daję okejkę, mi się ta gra podoba. Podoba mi się pomysł. Esport Tycoon, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Dajemy dalej. Seven Kingdoms, Prince... Dobra. Musimy kształtować naszego bohatera, robiąc... No nie wierzę, naprawdę. No nie, chyba kurde, jednak nie bardzo. Nie lubię takich dziwnych gier. A tu Binary System. Games coś zrobił dla nas, jakąś grę. W systemie szastanym wojną. Szastanym, targanym, kurde. Przez wojnę. Cztery frakcje. O, wygląda trochę jak tego, Homeworld. Tak też tam tak śmigały te stateczki. Muszą zakończyć swoją wojnę. Ale pole siłujące jest na nim, prądem dostał. No graficznie dupy nie urywa, nie? To mi się zawsze takie drony podobają, czy te rakiety, które lecą. No dobra, mają na razie trzy modele statku i rakiety lecą. No, ja bym dał lajkajkę, bym dał. No dobra, dałem lajkajkę, to jadę dalej, zobaczyć co się tutaj dzieje. Chick drunk comedy. I co to jest? Koniec? Nie wiem. Nie wiem, te dupy. Nawet jakiegoś filmiku nie ma. To po co idzie na Greenlighta, jak nawet nie ma, nie wiem, pół kurde obrazka gry zrobionej.
Strażak. No i to mi się podoba, to jest super gra dla dzieci. Monetki zbiera. O, ognista dżownica. I ma jetpacka zrobionego z wody. Moi drodzy, ja nawet nie muszę do końca oglądać, żeby wiedzieć, że to jest hit. I daję lajkajka mu. Do tego we wszystkich językach ta gra ma być. No dziwne, żeby nie było, jak wystarczy menu przetłumaczyć. Polecam dzieciom, dokładnie. Wiesław Szywka. Bumper Car Destruction. To są te takie samochodziki, co są w tym. No. W Wesołym Miasteczku Bumper Cars. Boże, grafa jak skurde z PlayStation Zero. Naprawdę wygląda to źle. No nie, dziękuję za taką grę. Nie dosyć, że wyścigi to jeszcze słabe. Dobra, a tu co będzie? Cyfry mam układać? Po co? To jest jakaś pewnie gra komórkowa czy coś. Jak Sudoku albo coś. I co on ułożył? Aha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie wiem, czy takie rzeczy to powinny na komórki wychodzić, a nie na Steam. Średnio. Znajduje się tu tuzin gier twórców, którzy... A co to za wprowadzenie? No jak? Wygeneruj kolejny zestaw. O. Moi drodzy, Blockhood. Oglądamy Blockhooda. No i co? To ładnie wygląda. Taka gierka, prosta grafa, ale przyjemna. No dobra, zbudowaliśmy cały dom, ale co z tego? Aha, on musi być ekologiczny, tak? I co dalej? Nie wiem dokładnie, o co chodzi. Ale ktoś tu ma jakiś pomysł fajny. Tu są jakieś bloki. Budyneczki budujemy, solarna energia, tego typu rzeczy, daje lajka. City Blocks. Dobra. Następna gra. Wiecie, ten Green Light to jest taki, czy uważam, że gra powinna się na Steamie pojawić. No. Wydaje mi się, że ta jakby się pojawiła, to się nic złego nie stanie. Co to jest, kurde, jakiś horror kolejny? What inspires men? O, naciśnij. Such creative extremes of experimentation. People think they know what happened, but they have no idea. Mhm. O, jest pokazany trochę gry, patrzcie, tu się świeci. Naziści. To jest jakiś horror, no wiecie, ja nie lubię takich gier, ale fajnie wygląda, fajny filmik zrobili, koleś narratorem jest. Więc ja bym ją wpuścił na Steama. O, to mi się już podoba, ja lubię takie ładna grafika pikselowa. Pociąg jedzie, wow! Indiana Jones! Ale granat rzucił, nie wierzę w to. Nie, no ładna ta gra jest bardzo. I
jeszcze mi powiedzcie, że można to na dwóch playerów grać. To musi trafić na Steama. Local Coop, kurde, daje lajka. Daje lajka. Fajna gra, zamieszczony 3 sierpnia. Nia. Można być kucykiem. Jednorożcem można być, patrzcie. Uwierzycie w to? Ale co on łazi? Nie wierzę. Szczerze? Nie podoba mi się. Jak ktoś lubi takie coś, to niech da lajka. Ja nie daję. Po co ktoś tam kucyka wsadził? A to co znowu już będzie? Jakiś ziomeczek idzie, prawie jak w GTA się czuję teraz. Hydroplan. No i co? A, snajper tam jest. Target in sight. Distance 847 meters. Correction. Elevation. Coś gada, wiecie, tylko go nie słychać. Patrzcie, elevation zwiększa. Wind, slight breeze from east, 4 miles per hour. Correction, 2 clicks on the left. Patrzcie, poprawia sobie. 23 degrees, angle 19 degrees, no adjustment. Yeah, sniper blacklist. Fajnie ta gra wygląda na mnie. Tu rozwala sobie cele. A tu? No, ja jej daję lajka. To mi się podoba nawet. Taki snajper. Kribble Arena. No, to pewnie na multi będzie, co? Multiplayer, cross platform, multiplayer. Patrzcie. To nie było już takiej gry ostatnio. Czołgami się walczy. Taką muzykę dali. No ale dobra. Jakieś upgrade da się robić tego typu. To już mi się podoba ta gra. No i fajnie zrobione, widzicie, features, multiplayer, ładnie ktoś tu przygotował to. The Team. O. Ja daję normalnie, to mi się przypomina te czołgi z Pegasusa, kurde, co grałem kiedyś. O, Fletcher 88 to nowy sub, dzięki Fletcher za suba. Dzięki Fletcher. A patrzcie tutaj, się robi jakieś stwora. Co to za jakieś japońskie napisy? Aha, i on ma chodzić, tak? A, oni tu inne takie stwory porobili. Mecha Godzilla jakieś. Tylko, że nie wiadomo... Pewnie super trudne, co? Wyścigi samochodowe. No sam nie wiem, Machinecraft, kurde. A, dam lajka Machinecraft. To jakieś japońskie coś. Pewnie fajne.
Jak Machine Craft, patrzcie, tu kolej zrobił, kurde, Kazuro. Wum się rozkłada. Nawet niezłe to jest. To bez wstydu daje lajkajka. Patrzcie, jak on się odwraca, ta grawitacja się zmienia. Masakra, już nie wiem, o co chodzi w grze. No mi się podoba ta gra. Daję jej łapkę w górę i daję. Bardzo fajna. Nazywa się ona Theo and Lizzie. A kto to jest Lizzie? On jest czerwony, to jest pewnie Theo, a Lizzie jest niebieska. Fajne. Dobra, a tu? A tu zupę robimy, czy co? O co chodzi? No i co, że niby wszystko możemy rozpieprzyć, tak? Jak jakimś... Nie podoba mi się takie. No i zupę robimy. A, wygeneruj kolejny zestaw moich super gier. Zobaczmy. Na Unrealu, okej. Okay. Staring me in the face. And now I can't ignore. Can't simply stand by and watch them slowly take everything we did, all we sacrificed, and pervert it all for their benefit. Prawie coś jak Mad Max, już to czuję. The aperture can't stay a secret any longer. Not after what they did. Lost Echoes. Lost Echoes to chyba jest meksykańska gra. Na pewno, czuję to. Jesteśmy samochodem i walczymy z pająkami. Już mi się podoba, jak takie działko mogę postawić. You are my only way out. You are my only way out. O moi drodzy, ja dam lajka, wiecie. Ktoś się postarał, ktoś tu jakieś 3D robi. Pająki zabija. Taka mroczna trochę grafa, nie lubię takiej strasznie takiej szarej i ciemnej. Ciemnej, znaczy. Wolę takie kolorowe gry. Ciężko zrobić kolorową grę o takich, chociaż kolorowe pająki były spoko. Ikarus. Wygląda jak ten. Jak Subnautica. To jest 1080. Bo ma hełm jakiś zryty. Takie rozpikselozowane, co? A napisy są dobrze. Nie, to chyba taka grafa jakoś. No kurde, nie wiem. A, tu można sprawdzić tą grę.
Looks good. Gdzieś jakieś demo mają. Play the prototype now. O! Nie wiem. Nie wiem. A damy lajkajka. Wiecie czemu? Bo dali prototyp. No i jakaś, to jest jakaś taka przygodówka, rozumiem, tak? O, a tu klocuszki. O! Nie wierzę, że to tak jest, jak ktoś wymyślił. Śmieszne. Podoba mi się, daję lajka. Lubię takie gry multiplayer, kurde, na wesoło. To żeby później ta gra nie kosztowała 20 euro, niech kosztuje, kurde, 3 euro i będzie spoko. Jakaś... A to co za gra? Territory. 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 Będzie jakaś lepsza jakość grafiki? Mamy ogon i uszy. Dobra, rozwalamy kryształ. Pewnie budujemy domek i przejmujemy mapę całą. No, to jakiś kurde super kosmiczny. Jaj, zabiliśmy normalnie świniaka jakiegoś. No, samochody nawet są. Fajna animacja ruchu wygląda. I ogonek się tak rusza. O, można też latać nawet, patrzcie. Budowanie bazy. Co jest balistik? O, patrzcie. Fajnie, opad kul. No, powiem wam, że daję lajka tutaj. Daję lajka, bo to takie fajne się wydaje. Tu bym już widzę, jak z goniem tam biegamy i zbieramy kryształy. O fuck, a to co? Jakaś gra dla masochistów? Czy co to jest? Co to, Quake, kurde? Ktoś ma rękę, z brzucha mu wychodzi chyba. Szatańskie znaki pokazuje. No ładna gra. No daję lajka jej. Jedna ręka po środku ekranu. No czasem się tak zdarza też. Sneak Thief. Uuu. Lubię być Sneaky Thiefem. 1-1-1. Weszło. Satan egze. Kurde, telewizor zwinął. No nie wierzę, naprawdę. Oj, ktoś $1000 spod fotel mu wpadł. Też tak zawsze mam. Mówię, gdzie moje $1000 się podziało? A, padło mi między poduszki od fotela. Nadział się na pułapkę, widzieliście tą strzelbę? Daję lajka, to mi się podoba taka gra w Tifa. Daję plusik za... Ja, to już mi się podoba. Bez kurde, panda latająca i smok.
I co, idziemy? Musimy pokonać... Ale wielkiego żeśmy królika pokonali. No takie przyjemne to jest nawet, wiecie? No dobra, ale gdzie jest panda latająca? Bo ja chcę, żeby ona została użyta. Zagadki, kamień, trzeba przenieść coś. O, z orkiem walczy jakimś. No dobra, jest tylko dwa rodzaje przeciwników na razie i panda nie lata, ale damy lajka, bo to jest super. Okej. Yopas Ice Stare. Patrzcie. A, to ja wiem co to jest. Że nie tylko się da po prostej przesuwać. Trzeba by myśleć jak to zebrać. O! Ale jaki dodali, kurde. Tego takiego czegoś nie znałem. Teleportów. No i co, jak wyjdziesz? Zablokował się, kurde. Jest najgorzej, jak się taki się zablokuje. Kolor zmienił. O ja. Ice Course, kurde. To mi się ta gra. Wiem, że może was to nie ten, nie porusza takie coś, ale. Mi się podobała bardzo. No a tu człowiek pająk, co to jest? Omega Imperative. Kim my jesteśmy? Dżownicą tutaj? Świnią jakąś. Zombie. Jakieś kluski tam były. Dzień dobry. No cześć Bąkol. To ty taki przeziębiony lekko? A, wiesz co, przyszedłeś i zachorowałem. Nie, bo patrzę teraz na grę, wiesz, świnią biegasz. Świnią? A to... Aha, a jak to się nazywa? Omega Imperative. To grubo. Ale mi się nie podoba. Słuchaj, możemy się umówić... Ty nie grałeś jeszcze w Rocketa dzisiaj? No nie. A możemy się umówić, nie wiem, na 14, jakbyś chciał. Na 14, no bo... No to na którą? No dobra, no na teraz, no. Na teraz? No na teraz, to, no. To możemy na teraz się umówić za 10 minut. No dobra, to ja zrobię przerwę akurat. To dobra, ja się tu, dobra, ja się nawet nie wyciszam, dobra, to za 10 minut. Bo ja kończę dobra. Tutaj rozgrywkę. Okej, to ja kończę Steam Greenlight przegląd, moi drodzy. Fajne gry, może kiedyś już nie będziemy grali. Może ktoś je po prostu weźmie. Kurde, jak mnie komar pogryzł po nocy. Dobra, moi drodzy, koniec Steam Greenlight przeglądu. I robimy sobie przerwę.